Dzień dobry, cześć i czołem. Witam się z Wami serdecznie. Tutaj Orcia i miło Was powitać w kolejnym vlogu. Jest godzina 17. Ja miałam dzisiaj dzień sprzątania plus dzień mocno zajęty w pracy. Jak to poniedziałki u mnie bywają? Nie próżnowałam od samego rana. Wiecie, postanowiłam sobie, że będzie gdzieś tam post utrzymywany, czyli 16-8. No, dzisiaj jest trochę więcej niż 16. Jestem już totalnie głodna, ale nie opłaca mi się w tej chwili robić obiadu tylko i wyłącznie dla siebie, bo niebawem będzie Kuba, więc co wskoczyło? Ser. A dokładnie. Skoczowskie kulki serowe. Smaczne. Już Wam pokazuję, jak wyglądają, i zaraz będziemy gadać dalej. Produkt biedronkowy. Mega smaczny. Boję się sprawdzić skład, bo... Ale z drugiej strony raz się żyje. Całkiem spoko. Węgli 2, więc zjadłam pół to... 3,5. Nie, no. Myślę, że zjadłam 3,5 gramów węgli. Węglowodanów. Dziękuję, o to mi chodziło. Około 400 kalorii. A jeżeli chodzi o sam skład, to mega fajny. Zobaczcie, nic, co byłoby obciążające, niedobre lub konserwujące. Wow! Aż zobaczę, jakie produkty ma jeszcze ta firma, skoro tak fajnie potrafią wyczarować coś bez chemii? Dawać więcej! No niemniej. Niemniej, moi drodzy, dzisiaj keto kocur namówił mnie na lasagne, z ketozy cała. Zaraz Wam pokażę, jak to pięknie wygląda u niego na kanale. No cudnie! Ja bym tu trochę ważne rzeczy więcej dodała, ale to zależy od gramatury porcji, od węglu i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. No niemniej planuję dzisiaj zrobić coś takiego na obiad. Więc za momencik zaproszę Was do kuchni, potowarzyszycie mi. Tylko muszę skończyć to, co robię. Obiecałam sobie, że pracuję do 16 i ani minuty dłużej. I tak sobie dotrzymuję obietnic, moi drodzy. Tak sobie dotrzymuję obietnic. Powinnam dostać po łapkach za to. Ale już niebawem, bo 12 czerwca mama ma 69 urodziny, więc ostatni raz będzie miała, ostatni rok będzie miała szóstkę z przodu. Za chwilę będzie siódemka. Trzeba pomyśleć o prezencie. Ja na Boże Ciało wyjeżdżam do mamy, posiedzę z nimi parę dni. A Kuba zostanie sam w domu prawdopodobnie. No i trzeba pomyśleć o prezencie, no. Gotowe. Kuba już w domu, więc kroję i częstuję męża obiadem. Odnośnie Monstery, moi drodzy, to tak dziwnie, bo tutaj ewidentnie jest nowy liść. Tu ewidentnie coś dobrego się dzieje, natomiast te liście dalej nie są takie, jak powinny być według mnie. No ale cóż, dajemy jej dalej czas. Zobaczymy, co będzie. Tu jest mój statyw domowej roboty. Można? Można. No zobaczymy, co z niej będzie. Mam nadzieję, że się jeszcze wybierze i będzie spoko. Moi drodzy, godzina 9. Mój mąż już zezgonił. Smuteczek, bo w takich momentach z jednej strony ja mam dosyć dużo czasu dla siebie, a z drugiej strony mi też się już japa drze. Więc odpalam sobie jakiegoś audiobooka do posłuchania
I chyba też już się przytulę i pozwolę sobie dzisiaj troszkę wcześniej skończyć dzień. Jutro znowu pobudka o 5, więc w sumie to jest... akurat 8 godzin. Podobno zdrowo, zdrowo. Nie zauważyłam, abym potrzebowała mniej snu przy obecnym trybie jedzenia, tak jak ludzie mówią, że tutaj szybciej się wysypiasz. No ja się szybciej nie wysypiam. Mogę dużo rzeczy powiedzieć, ale nie, że się szybciej wysypiam. Więc co? Audiobuczka i do łóżeczka. Buziam. Zobaczymy, czy to będzie jeden dzień we vlogu, czy dwa. Zaraz sobie powrzucam materiał i zobaczę, ile mi tego materiału wyszło. Kolejny dzień przed nami, moi drodzy. Tak jak mówiłam, dwa dni w jednym vlogu, ale tak też chyba jest ok. Zdążyłam się pomalować i umyć głowę. Chyba czas zmienić piżamę na coś, z czym będę mogła chodzić przez cały dzień. Mam dzisiaj trochę pracy, w sensie jakieś zebrania, spotkania kreatywne, które muszę poprowadzić, więc wyzwanie sporo przede mną. No i może niekoniecznie dobrym pomysłem jest to, abym realizowała te wyzwania w outficie piżamowym. Więc dajcie mi moment, zaraz się przebieram i będziemy sobie gadać. Ogarnęłam się z pracą, moi drodzy, całkowicie. Na dziś koniec. Nawet zdążyłam zrobić obiad mężowi. Dzisiaj wątróbka. Jeżeli chodzi o książkę, którą dzisiaj zaczynam, to Świerszcze w soli Agnieszki Hałas. 13 opowiadań eksplorujące ścieżki niedostępne szkiełku i oku. To jest taka trochę antykościelna, antyreligijna fantastyka, gdzie Bóg ma trzech synów, a środkowy syn się buntuje, schodzi na ziemię i dzieją się różne rzeczy. Ja znam tę książkę, ja już ją czytałam, natomiast chcę ją przeczytać jeszcze raz, tym razem w wydaniu papierowym. Zobaczyć, czy odbiór będę miała taki sam przy drugim czytaniu. Dam znać. Ale zanim to, chciałam Wam bardzo podziękować za wsparcie pod ostatnim filmem. Jest go bardzo dużo i jest bardzo ciepłe, fajne i krzepiące. Bardzo dziękuję. Za to lubię YouTube'a, za to, że udało nam się tutaj zbudować bardzo fajną społeczność osób wspierających, mądrych, wartościowych i mam wrażenie, że niesamowicie empatycznych, więc dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście ze mną. Nie mogłabym sobie wymarzyć lepszych internetowych znajomych, bo tak chciałabym Was postrzegać. Mam nadzieję, że również mnie tak postrzegacie. Cieszę się, że jesteśmy w kameralnym również gronie. Dzięki temu mam możliwość kojarzyć większość z Was tutaj udzielających się w komentarzach z Niku i z tego, co pisaliście wcześniej. Oczywiście są osoby, które oglądają, nie komentują, od czasu do czasu napiszą prywatną wiadomość. To też bardzo Ci cenię i za to dziękuję, więc jeżeli do mnie piszecie, że tęsknicie i żebym się pojawiała, gdy mnie nie ma i że nie komentujecie, a wspieracie, doceniam również bardzo mocno. No dobra, a teraz już biorę się za czytanko. Mam parę minut bez męża, więc to jest ten czas. A, i jeszcze jedno. Pani mama już się określiła, co chce na prezent, na urodzinki. Urodzinki z imieninkami. Zastanawiałam się, które pierwsze, ponieważ mama ma... Jezus Maria. Wiecie, że ja się boję strasznie pająków. Mam taką fobię, o Jezu Marius, ja gdzie pająk uciekam, krzyczę. Mam i jak czuję, że coś mnie gryzie, coś mi nie tak jest na ciele, coś, to natychmiast sobie wyobrażam, że mnie wielki pająk atakuje je i wbija kły we mnie. No nie. Nawet wystarczy, żeby mi włos spadł i gdzieś tam miźnął po nodze gołej i to już jest takie, o nie, co tu się dzieje.
okropne, już jak mnie coś kuje, a mnie właśnie kuje, to natychmiast widzę tarantulę na swoich udach. Więc sorry, że się tak wyginam. Dobrze, ale wracając do pani mamy. Mama sobie zażyczyła, dzisiaj wysyłając mi zdjęcie tutaj, gdzie zaraz zobaczycie, jak ono wygląda, stwierdziła, że brakuje jej krówki i konika, więc no, co córka musi zrobić? Znaleźć krówkę i konika do stada. Nie przepadam za tak przepełnionym ogródkiem. Wolę więcej trawy, mniej nawet kwiatków. Mama ma, wiecie co, na punkcie kwiatków. Ja wolę bardziej zielone tereny, gdzieś, gdzie jest sama trawka, z mniejszą ilością figurek, no ale to jest mamy, słuchajcie, przestrzeń, to mama decyduje. Mama sobie zarządza i jak chce krówkę i konika, to krówkę i konika będzie mieć. Postaram się sama osobiście o to. Jeżeli widzieliście gdzieś w internecie, gdzie szybko dojdzie, to dajcie znać. No nie ma za wiele czasu, ja wiem, ale może. Moi drodzy, jest już kolejny dzień. Jak widzicie, ja tutaj trochę z wypiekami, trochę z podrażnieniami, ale dlatego, że zmywałam podkład. O matko, ile ja miałam dzisiaj roboty. Miałam dzisiaj jedno spotkanie z szefem, jedno spotkanie z taką firmą zewnętrzną, która coś tam dla mnie robi zawodowo. Później miałam spotkanie kreatywne, później miałam start przedsprzedaży i dzisiaj jeszcze miałam premierę książki. Łatwo nie było. Niemniej, ogarnęłam się z robotą. Chilluję już na balkonie, jak widać. Jest mi dobrze. Jest mi dobrze, najlepiej na świecie, jak dieta. Minus 7 kg. Jest ok. Jak przyjedzie Kuba, coś zjemy, dzisiaj chyba zamówimy. Mamy w Warszawie tutaj, słuchajcie, taką keto restaurację i z niej sobie coś tam weźmiemy. Chciałam zabrać męża do sklepu i chciałam coś mamie kupić, to znaczy coś, no wiecie co. Figurki. Przyznam szczerze, że absolutnie nie wiem, gdzie po to jechać. Nie mam pojęcia, zaraz zapytam internetu. Może coś znajdziemy. Niemniej, teraz szybko obrabiam ten film, wrzucę i może mi polecicie jakąś sieciówkę, jakiś sklep w Warszawie, gdzie można takich rzeczy szukać. Bo jak nie wy, to kto? Na pewno nie ja. Jestem nieogar. Naprawdę nie wiem, co gdzie kupować i gdzie czego szukać, więc podpowiedzcie, gdzie kupić konia i krowę. Na 69. urodziny mamy. Cześć!